Monika Suder, witam Państwa, zapraszam do rozmowy Echo 24, a ze mną w studio pani Dorota Danowska, dzień dobry. Dzień dobry. I pan Tomasz Rudziński, dzień dobry. Wrocławianie przeciw myśliwym. Tak jest. Niedługo organizują Państwo akcję w ten weekend, która ma w Jarach obok Obornik Śląskich, która będzie to protest przeciwko międzynarodowemu konkursowi dzikarzy. Proszę powiedzieć, co to w ogóle jest za konkurs i dlaczego Państwo protestują? Międzynarodowy konkurs dzikarzy, jak sama nazwa wskazuje, jest konkursem, gdzie mogą sprawdzić się psy, które są stosowane w polowaniach, znaczy, które są używane przez myśliwych w polowaniach na dziki. Teoretycznie według myśliwych ten konkurs ma sprawdzić psy i przygotować ich na spotkanie z prawdziwym dzikiem w lesie. My się temu sprzeciwiamy. A na czym on konkretnie polega? Jakby mógł pan tak opisać, co te psy robią, czy będą tam dziki, jak wygląda ten konkurs? Dziki będą. Konkurs dla psów, które są używane w polowaniach na dziki, polega na tym, że na ogrodzonym kawałku lasu jest dzik, który jest chowany i pies musi go znaleźć. Pies musi tego dzika znaleźć, podprowadzić myśliwemu pod lufę po to, żeby ten myśliwy mógł tego dzika zabić. W międzyczasie to jest jedna z konkurencji. Innymi konkurencjami, które są badane, które są sprawdzane i oceniane, jest to, jak się pies zachowuje, czy jest posłuszny, jak daje głos. Czy potrafi znaleźć dzika po śladach krwi. Tak, czy też można go odwołać, więc jakby jedną konkurencją jest szukanie prawdziwego dzika i oszczekiwanie go. Sprawdzane jest to, z jakiej strony pies podchodzi do dzika, czy jest to bezpieczne. Inną z konkurencji jest właśnie to, o czym koleżanka wspomniała, czyli szukanie śladów dzika. Po krwi. Jak to myśliwi mówią, po farbie. Jest stosowana właśnie, maluje się ścieżki, po których psy mają podążać krwią dziczą bądź krwią świńską, w której przez 24 godziny przynajmniej były moczone wnętrzności dzików. To jest ta tak zwana farba. Używa się jej około ćwierć litra na ścieżkę. Tych ścieżek może być dosyć dużo. I pies ma za zadanie po takiej umalowanej krwią ścieżce iść i znaleźć zwłoki dzika. To konkurs dopuszcza, że mogą być to całe zwłoki bądź tylko szczątki, ale zaszyte w taki sposób, żeby przypominały całe zwierzę. Jeszcze co chciałam powiedzieć, w konkursie szczucia dzików, czyli znajdowania dzików przez psa, używane są młode dziki, tak zwane przelatki. To są dwuletnie dziki, które w zasadzie całe życie spędziły w zamknięciu. Hodowane są specjalnie po to? Tak. I one są szczute wielokrotnie. Więc taki dzik naprawdę jest w histerii, dlatego że to szczucie powtarza się co jakiś czas. On nie ma możliwości uciec, zna swój teren, wie, że ten teren jest ogrodzony, więc nie ma możliwości ucieczki. To spełnia wszystkie znamiona znęcania się nad zwierzętami, ale niestety Polski Związek Łowiecki jest wyłączony, że tak powiem, ze stosowania ustawy o ochronie zwierząt, dlatego mogą robić takie rzeczy. No jeszcze bardziej, chyba, chociaż może nie bardziej, ale inną makabryczną tego typu działalnością jest norowanie. Do którego się używa hodowlanych lisów, które pierwszy raz mają twardy grunt pod łapami, bo całe życie spędziły w klatce na kratach. I te lisy są wypuszczane, tak? Tak. To jest osobny konkurs. Tak. Tylko protestowaliśmy, jeśli chodzi o to norowanie lisów. I udało nam się to o tyle, że te konkursy norowań się nie odbyły. A jakie... W jaki sposób teraz będą Państwo protestować i co jest na celu? Chcą Państwo też przerwać ten konkurs? Cały konkurs odbywa się na terenie zamkniętym, gdzie nie bardzo ciężko jest się dostać. Więc tutaj jako nasze działania będzie po prostu to pikieta przed ośrodkiem, na terenie którego
ten konkurs się odbędzie. Chcemy, że zwróciliśmy uwagę mediów, będą z nami media. Liczymy na konfrontację, czy liczymy się z możliwością konfrontacji z myśliwymi. Jesteśmy gotowi, żeby łącznie z mediami, żeby te wszystkie, tą całą ewentualną konfrontację i to, co się uda z zapłotu, po prostu w jakiś sposób nagrać, udokumentować. Myśliwi mówią o tym, że w ich etyce jest coś takiego, że to polowanie na dzika odbywa się w ten sposób, że psy tylko dzika naganiają, on ma zginąć od jednego strzału. To jest teoria. W praktyce nawet podczas konkursów zdarza się, że psy i dziki są ranione. Przecież nikt nie jest w stanie przewidzieć do końca ani zachowania dzika, który jest przerażony i broni swojego życia, ani zachowania psa, który jest szczuty, uczony do tego, żeby atakował. On jest uczony też do tego, żeby atakował z tyłu, żeby nie został rozpruty, kiedy będzie miał kontakt z dorosłym dzikiem, z odyńcem. No ale wiadomo, no to jest kwestia przypadku bardzo często, jak się to odbywa. Poza tym bardzo często dziki są, tak jak i wszystkie zwierzęta, na które się poluje w lasach, są postrzelone, są ranne, więc cierpią, bronią się z wszelkich sił, więc nie tylko zwierzęta, nie tylko dziki, czyli te zwierzęta, na które myśliwi polują, ale również psy, których używają do polowań jako w zasadzie narzędzi wspierających, cierpią. O tym mówią same zasady konkursu, bo mamy, jeżeli mamy mowę o tropieniu, o wyszukiwaniu dzika po krwi, to znaczy, że to się zdarza. To znaczy, że ta umiejętność jest w jakiś sposób ceniona przez tych ludzi. Czyli, że kiedy się nie uda zabić dzika z różnych powodów od razu i on ucieka, no to żeby ten pies go znalazł. Tak więc to już jest, samo to, że taka konkurencja jest, świadczy o tym, że to takie przypadki się zdarzają. Jeżeli nie na konkursie, to w czasie prawdziwych polowań. Tak samo, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo psów i dzików. Teoretycznie, zgodnie z zasadami konkursu, jeżeli nie wiem, czy może to w ogóle nazwać konkursem, jakby tego czegoś, co się odbywa w ramach takiego wydarzenia, psy są oceniane za swoje zachowanie. I oczywiście najbardziej pożądane jest to, że pies zachowuje się do siebie bezpiecznie, ale również jest możliwość tych niższych ocen, czyli nie każdy pies, znaczy ktoś ten konkurs musi wygrać, tak więc któryś z psów musi uzyskać lepsze noty, co niejednokrotnie wiąże się z tym, że część psów jest w jakiś sposób atakowanych, cierpi i organizatorzy konkursu starają się jak najbardziej zabezpieczyć psy. Znaczy w konkursie nie biorą udziału dziki odyńce, które są stare, które mają kły i są najgroźniejsze tak naprawdę w bezpośrednim starciu. No ale to wciąż nie zmienia faktu, że takie przypadki mogą się zdarzyć na polowaniu, ale zdarzają i też na konkursach psy bywają ranione. Myśliwi podają taki argument, że dzików jest coraz więcej, że podchodzą właściwie do ludzkich osiedli, że jest konieczny ich odstrzał z tego względu, że zaburzają ekosystem. To jest trochę, obydwoje możemy na ten temat dużo powiedzieć, bo jest to taka trochę śmieszna argumentacja w obliczu tego, że myśliwi dokarmiają zwierzęta. Jeśli chodzi o dziki, do tego stopnia są dokarmiane, że nawet zmienił im się system, czy jakby porządek rozmnażania się. Kiedyś rozmnażały się najwyżej raz w roku, a kiedy były lata tak zwane głodne, gdzie było mało pożywienia w lesie, nawet w ogóle się nie rozmnażały. W tej chwili rozmnażają się czasem nawet dwa razy do roku. Znacznie częściej, jest tych zwierząt o wiele więcej, więcej zwierząt przeżywa zimę. Poza tym zastrzelono praktycznie wszystkie drapieżniki. Teraz minister środowiska zamierza dokończyć tego dzieła i znowu zezwolić na odstrzał wilków. Czyli co jeszcze pogarsza dzików są wilki, tak? Tak. Co jeszcze pogarsza sytuację. Więc jeśli myśliwi zabijają dziki z troski o to, że jest ich za dużo i że one powodują szkody, to przede wszystkim niech przestaną je dokarmiać.
Czyli w momencie, kiedy dziki nie są dokarmiane, one, to się reguluje automatycznie. Tak. Mniej się nie ma pożywienia, tak. Nie będą się rozmnażały albo rozmnożą się mniej. Tych dzików będzie się zapewne też mniej rodziło, tak? Tak. Ze względu na ten głód. Tak, są badania związane właśnie ze wpływem ilości polowań na populację dzika. Jakby wbrew pozorom ta populacja rośnie, ponieważ jest nadmierne też rozmnażanie się dzików. Kiedy, tak jak było powiedziane, kiedy dziki są, mają pożywienie, ich organizmy czują, że mogą się rozmnażać. Tak więc rodzi się ich więcej, a odstrzały nie są w żaden sposób regulują populację. One ją zaburzają. Tu jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy, ponieważ myśliwi uczą dzikie zwierzęta korzystać z płodów rolnych. Wysypują buraki, kukurydzę, to wszystko, co hodują rolnicy. I zwierzęta przyzwyczajają się do tych smaków, do tego, że jest to łatwe pożywienie. Nie szukają orzeszków bukowych, jak to było kiedyś, tylko właśnie wychodzą na pola, ponieważ są do tego przyzwyczajane. Więc te straty rolnicze z powodu myśliwych jeszcze bardziej się zwiększają. Po pierwsze przez nadmierną populację z powodu dożywiania, a po drugie przez przyzwyczajenia zwierząt do właśnie tego typu pokarmu. A ja chciałam Państwa jeszcze zapytać o sytuację we Wrocławiu konkretnie, bo Wrocławianie przeciw myśliwym, dlaczego powstała ta organizacja, dlaczego Państwo zaczęli działać i jak to wygląda na wrocławskich osiedlach? Czy te dziki podchodzą, czy to jest nie problem zwierząt, a problem myśliwych? Bo doszły nas suchy, robiliśmy też materiał o tym, że myśliwi strzelają. Wojnowie na przykład, tak. Takie grupy jak Wrocławska powstały w zeszłym roku w bardzo wielu miastach. Jakby punktem wyjścia były projekty związane ze zmianą ustawy łowieckiej, która naprawdę obywateli tego kraju spychała do jakiejś drugiej kategorii, jeśli chodzi o możliwość korzystania z lasu, o możliwość korzystania z własnej nieruchomości rolnej na przykład. Jakby myśliwi byli stawiani ponad prawem. Czyli oprócz mogli tego wejść na czyjeś pole, polować i strzelać. Tak, i nikt nie mógł się temu przeciwstawić, właściciel nawet tej nieruchomości. Poza tym chodziło też o umożliwienie dzieciom brania udziału w polowaniach, co też jest naprawdę nieetyczne i nie powinno mieć miejsca, ale również o to, że związki łowieckie tworzą rejony łowieckie praktycznie na terenach miast. To dotyczyło właśnie Wojnowa, gdzie współpracowaliśmy z mieszkańcami, staraliśmy się ich wspierać właśnie w tym, żeby ten okręg łowiecki został zlikwidowany bądź zmniejszony, ponieważ tam kule świstały prawie przy domach. Tam ludzie biegają, spacerują z psami. Byliśmy tam kilka razy właśnie przed planowanymi polowaniami, żeby je uniemożliwić, bo spacerowanie jakby uniemożliwia już, to jest nasza zresztą zasada. My po prostu jedziemy do lasu pospacerować, a jakby skutkiem dodatkowym tego spaceru jest to, że może uda nam się ocalić kilka istnień. Ale jeżeli ten teren łowiecki jest blisko osiedla, to jeżeli myśliwi mają prawo wejść na przykład na pole, czy wejść do takiego terenu osiedlowego i zaczną strzelać, jak się przed tym uchronić? Prawa człowieka są tu naruszane tutaj, wręcz. Kwestia uchronienia. Myśliwi, jeżeli chodzi o Wojnów, tam były informacje, albo nawet nie było takiej informacji, że takie polowania mają się odbywać. Tak naprawdę według nich to najlepszym sposobem jest po prostu niewychodzenie z domu w tym momencie. Ale skąd wiadomo, kiedy? No właśnie. Można usłyszeć strzały w pobliżu. I wtedy lepiej nie wychodzić z domu. W niedzielę albo w sobotę, kiedy się chodzi na spacery, chodzi się biegać, właśnie spędza się czas poza domem. Co Państwo robią, żeby zapobiegać takim sytuacjom, żeby nie było sytuacji takich, gdzie jest strzelanie blisko osiedli, żeby nie znęcano się nad zwierzętami podczas polowań? Jakie są Państwa działania? Oprócz protestu, czy szukają Państwo, rozmawiają Państwo na przykład z myśliwymi? Zdarzało się, nawet w radio mieliśmy kiedyś spotkanie z myśliwymi. Staramy się pokazywać myślistwo od innej strony, nie takiej wygładzonej i upięknionej, tylko od takiej strony, od jakiej po prostu starają się to myśliwi zakłamać czy ukryć.
Czy to jest przygotowywane też były? Czy to bezpośrednio przez nas, czy przez inne organizacje, grupy, różnego rodzaju petycje, które miały na celu zmianę tej prawodawstwa, ustaw. Petycje mające na celu właśnie wyłączenia pewnych obszarów z obwodu łowieckiego. Też staramy się... Są takie akcje jak Nie podaje ręki myśliwym, to co widzimy za nami. Państwo tak. Też w tym uczestniczą? Znaczy to jest grupa ludzi, która prowadzi bardzo, moim zdaniem, rzetelną i merytoryczną stronę w internecie, także fanpage na Facebooku, gdzie można znaleźć bardzo dużo różnych informacji, przykładów tego, jak w rzeczywistości wyglądają polowania. Można tam znaleźć różne również filmiki, które są udostępniane przez samych myśliwych, którzy uważają, że to jest w jakiś sposób zabawne, że to jest tak naprawdę miąższ bycia myśliwym, a jednocześnie mówią hola hola, może byś się na swoich forach dyskusyjnych mówią, żeby nie rozprzestrzeniać tego, no bo to jest tylko pożywka dla zielonych, ekologów, ekooszołomów, czy jak nazywają. Ekoterrorystów. Ja bym jeszcze chciał wrócić do kwestii dzików jakby i tego, że co jeszcze można robić i robimy, to jest jakby też promowanie w kontekście dzików innych metod, bo to, że dziki w mieście są, tak jest. One we Wrocławiu wzdłuż rzek czy okolicznych lasów, one mają po prostu swoje miejsce do życia, swoją przestrzeń do życia i to człowiek też trochę chce, znaczy im może ograniczać budując osiedla na terenach, gdzie do tej pory były łąki i lasy, gdzie one żyły, więc one w jakiś sposób tutaj funkcjonują w przestrzeni miejskiej. A to jeżeli one wejdą w komuś na osiedle i stworzą niebezpieczeństwo, może z tym... Można ten problem rozwiązywać w różny sposób. To na zachodzie powszechne już nie jest stosowana praktyka odstrzeliwania dzików, tylko jest ich odławiania i wypuszczania gdzie indziej. Tak. Czy chociażby jest większa świadomość tego, jak same działania kół łowieckich wpływają na to, że dziki podchodzą bliżej. To o czym była mowa. A to też nie jest trochę tak, że ludzie sami karmią dziki, bo ja kiedyś byłam nad morzem i tam było mnóstwo dzików, dzieci rzucały nawet chipsy i te dziki podchodziły coraz bliżej, w ogóle się nie bały, praktycznie jadły z ręki. Dzik nie jest głupi. Jak dzik wie, że ma gdzieś pożywienie, to łatwo jest dostępne. Dużo łatwiej grzebać po świetnikach, które, czy śmieciach, które ludzie wyrzucają wokół swoich siedlisk, niż szukać w lesie. Szukać tego w lesie. Ja na koniec chciałabym Państwa zapytać, czy w jakiś sposób, jeśli ktoś nas dzisiaj ogląda i zastanawia się, jak przeciwdziałać temu, żeby na jego terenie ci myśliwi nie strzelali, albo chciałby zrobić coś na rzecz zwierząt, w jaki sposób może pomóc, może się dołączyć, czy Państwo zbierają jakieś podpisy, czy można się dołączyć do tej akcji protestacyjnej w weekend? W internecie krążą petycje dotyczące myślistwa różne, jest ich kilka. Można zajrzeć na Facebooka, na stronę Wrocławianie przeciwko myśliwym. Tam jest podany kontakt do nas. Bardzo chętnie wspomożemy takie osoby, które by chciały jakoś bardziej aktywnie działać. Jeżeli ktoś chciałby też... Bo to nie jest żadna tajemnica, to, tak? Konkurs jest, informacja o konkursie jest dostępna w mediach, w internecie. Odbywa się on jutro, w sobotę i w niedzielę, 9 i 10 września w Jarach koło Obornik Śląskich. My tam będziemy. Tak więc zapraszamy. Na spacer. Tak. Dziękuję bardzo Państwu za rozmowę. Moimi Państwa gośćmi byli pani Danuta Danowska. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I pan Tomasz Rudziński. Dziękuję. Wrocławianie przeciwko myśliwym. A ja Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.